Witam was serdecznie. No więc emocje opadły po naszej 30-letniej celebracji Warcrafta. Chciałem znowu się pojawić trochę wcześniej, ale jak zawsze życie rodzinne mnie wciągnęło, więc nie mogłem. No i teraz na szybko trzeba sobie przypomnieć kilka rzeczy, które tam się wydarzyły. Odcinek miał być o tym i ma być o tym i będzie o tym, jak chciwy i skąpy jest Blizzard, to wszyscy wiemy. Siedziałem trochę zhypowany, myśląc, że coś takiego wielkiego będzie naprawdę konkretnie celebrowane. Jak zawsze, jak z polską piłką nożną, miało być zajebiście, wyszło jak zawsze. Żadnych nowych projektów, żadnych nowych pomysłów, poza oczywiście World of Warcraft Housing, który się pojawi w nowym dodatku. Jedyną nowością, która się ma pojawić, to będzie Warcraft Rumble na PC, co jest w ogóle żartem, bo byłem zdziwiony, że to się nie pojawiło od razu, jak gdy wersja komórkowa, że nie pojawiło się od razu wersja na komputer, jak Hearthstone. Z okazji 30-lecia możemy sobie kupić, oczywiście, dając zarabiać Blizzardowi, zestaw trzech mountów. Mogliśmy sobie także kupić za 60 funtów dinozaura, które zalały pewnego dnia stolice w Warcrafcie. Oczywiście prawdopodobnie chyba większość graczy czy połowa graczy kupiła sobie to za tokeny, ale aczkolwiek to pokazuje tylko, jak bardzo w dupie ma nas Blizzard i jak bardzo taka banda właśnie baranów nakręca tą całą infrastrukturę, dymania nas na kasę. Don't hate the game, hate the player. I ja Warcrafta uwielbiam, kocham. Do dzisiaj jestem jakby od niego zależny, o czym wiecie, ale nienawidzę Blizzarda, bo to jest taki upadły trup, który nas doi na kasę, o czym wiecie. Wracając do celebracji, pojawia się jedynka i dwójka Warcraft Remaster, oczywiście za kasę. Jeśli miałeś trójkę kupioną, to ta jedynka, dwójka jest tańsza, mnie kosztuje 17 funtów, bo trójkę kupiłem, bo dałem się nabrać na to, że będzie naprawdę fajnie zrobiona. Można było to graczom istniejącym kontom dać za darmo. Przy tak wielkiej celebracji zrobić taki gest. Nie mówię, że wszystko nam się należy za darmo, ale słuchajcie, no cyfrowe rzeczy są tanie, prawda? Je można łatwo zrobić przy okazji robienia czegoś, więc te monty mogłyby wpaść po prostu za darmo. Macie, chłopaki, 30-letnia celebracja, macie za free. Pojawia się jedynka, dwójka. Gry tak stare, że może jesteś fani i nerdoza w piwnicy będzie w to grała. Ale trzeba zapłacić. Za wszystko trzeba płacić. Podsumowując, ten cały evencik, to jedyne, z czym się można hype'ować, to, że za jakiś czas nam ogłoszą nowy dodatek, że w tym dodatku będzie housing, że nasz bohater będzie miał w końcu jakiś domek. Podejrzewam, że to będzie na zasadzie jakiegoś domu w dodatku do Wiedźmina Trójki, gdzie będziemy mogli sobie displaynąć nasze trofea, jakieś achievementy, tak mi się to wydaje. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I pojawia się Pandaria Classic. To jest żart, jak już wspomniał Samael u siebie na poście. Gonimy własny ogon. Za chwileczkę, za kilka lat pojawi się War Within Classic. Kurwa, to się powinno zatrzymać na World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Ewentualnie jeszcze Warlords of Draenor. To wszystko, nie dalej. Plusem jest nowy dungeon i kraina z goblinami. Będziemy mogli sobie robić Need for Speeda w Warcrafcie. Okej, dobra, spoko. To może być coś pozytywnego. Ale zauważyliście, że nie wypowiedział się najważniejszy człowiek. Dla mnie oczywiście. Nie wypowiedział się Chris Benson. A człowiek, który wrócił, by uratować Blizzarda, który także dał nam nadzieję, jakiś hype, nie pojawił się tam. Zamiast tego mieliśmy, kurwa, to. Co to jest? Coś, co udaje babę z ekspresją na twarzy gorszą od zombiaków The Last of Us. Ale nie o tym miałem mówić. Miałem właśnie mówić o tym, jak bardzo żałosny i greedy i skąpy i chciwy jest Blizzard. Więc jak już wspomniałem, doją nas na kasę w każdym względzie. Tu ten mount, dinozaurek, tu celebrujcie nasze 30 urodziny, ale zapłaćcie za mounty, zapłaćcie za starą, odgrzewaną 30-letnią grę i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się coś, co ja lubię. Więc ja jestem kolektorem Warcraftowych rzeczy, jak najbardziej. Najbardziej zbieram artbooki i zbieram figurki. Pierwsze serie DC World of Warcraft figurki pojawiły się w 2007, 2008, 2009 roku. I w tym momencie to właśnie był początek, kiedy wszedłem w Warcrafta i gdy te figurki się pojawiły, kupiłem dość dużo, ale nie kupiłem wszystkie, bo byłem tak jakby nie naiwny i nie znałem świata i tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało. Myślałem, że one będą ciągle dostępne. W sklepie oczywiście nie były, po jakimś czasie zniknęły, ale mam tu jeszcze kilka z nich.
Większość z nich musiała spać do garażu, bo się synowie do nich dopadli i mi troszeczkę to popsuje, ale kilka ocalało. Na przykład nasz Daranej. Sławny Illidan. O, teraz mu odpadł Glaive, muszę go wyciągnąć. Tuskar. Oczywiście już też jest dzida, tam już odpadła, muszę ją znaleźć i założyć. No i jedna z najfajniejszych figurek, nasz Taurenik. No i do czego dążę? Do tego, że chciałem wam pokazać, jak bardzo daleko sięgają chciwe łapy Blizzarda. Więc Blizzard wypuścił potem figurki chyba z Heroes of the Storm. Oczywiście, których nie kupiłem, też przełożyłem i nie kupiłem, jakoś nie wiem, nie za bardzo mi się podobały. I potem na rynku, chyba z tego co się orientuję, była cisza. Były te miniserie i tak dalej, ale to nie o to chodzi, mi chodziło o takie bardziej kolekcjonerskie. I teraz ostatnio pojawił się w lipcu, już w lipcu miałem to nagrać, ale oczywiście miałem czasu i zapomniałem. W lipcu pojawiła się nowa seria figurek we współpracy z Toddem McFarlanem. Todd McFarlane się nie znaczy, jest to grafik komiksowy, odpowiedzialny za np. Spidermana, ale przede wszystkim za Spawna. To musicie pewnie wiedzieć. I on także wypuszcza swoje serie zabawek z Marvela i z DC, jak Wolverine, Superman, Spider-Man i tak dalej. I teraz właśnie Todd McFarlane wypuścił serię figurek dla World of Warcraft w współpracy z Blizzardem. Ja kupiłem na razie jedną, tylko wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jak ona będzie wyglądała w realu. Jeszcze nawet jej nie odtworzyłem. I co dokładnie jest wewnątrz? To jest Orc Warrior, którego można zmienić w orka szamana. Ma dwie opcje armora. Ma klasycznego warcraftowego armora i szamańskiego. Akurat tego, który jest teraz dostępny do zdobycia jako transmog w celebracji urodzinowej w Tanaris. I tutaj mamy coś, czego nie znalazłem wcześniej. Nie było czegoś takiego wcześniej, przynajmniej ja nie znalazłem, nie jestem tego świadom. Ale figurki mają swoje tiry dostępne. Cenowe oczywiście też. Figurki wyszły w trzech wariantach. Wariant, który ja sobie kupiłem, to jest wariant common, czyli zwykły, powszedni, nie wiem, czy to jest widoczne na kamerze. Ale jak widać na załączonym obrazku, jest też wersja epic i jest też wersja rare. Tu na przykładzie Paladyna mamy widoczne, że zwykła wersja kosztuje 33,92 funty, wersja już epic kosztuje 35,99, a wersja rare kosztuje 35,99, czyli to samo. Różnią się one oczywiście, jak widać, kolorami. To takie coś mógł wymyślić tylko Blizzard. Sprawdźmy orka. Ork. O, oczywiście one wyszły w lipcu, więc ceny były teraz inne. Ork jest już inaczej kosztuje. Ork kosztuje 30 funtów. Wersja Common 30, Epic i 30 Rare. Widocznie nie było zainteresowania i ceny spuszczono. Jest ich o wiele więcej, bo jeszcze jest Undead. Undead w wersji zwykłej kosztuje 28 funtów. W wersji epickiej 33 funty. A w wersji Rare kosztuje 38,60. I powiedzcie mi, że to też nie jest greedy pazur Blizzarda. Masakra. Po prostu masakra. Ciężko jest odnieść się i kochać tą grę tak samo, jak się ją kochało 20 lat temu, 19 czy 15. Przez te wszystkie akcje i te wszystkie chamskie zagrania Blizzarda. Ciekawi mnie też jakość tych figurek, dlatego że nie otwierałem tego jeszcze. Otworzę to za chwilę. Nagram potem wam, jak wygląda jakość tych figurek. Jak widać, niestety jakość nie jest taka porażająca. Dostajemy w sumie to, za co płacimy. Figurka jest niezbyt dokładna, niezbyt dokładnie pomalowana. Nawet sam ten stojak pozostaje dużo do życzenia, bo po prostu jest zwykły, plastikowy i w środku pusty. Więc całość sprawia wrażenie takiego średniej jakości produktu.
Na ramę mamy w dwóch rodzajach, dla Warriora i dla Szamana jak widać. Mamy dwa rodzaje broni, które możemy teoretycznie zmieniać i tutaj wkładać do ręki. Niestety, szczerze powiem, że ta guma jest tak twarda, że żeby zamontować tą broń, to trzeba było się troszeczkę namęczyć. Udało mi się to zrobić, ale jak widać na załączonym obrazku wygląda to dość średnio. Od razu przepraszam za jakość filmu, ale nagrywałem to telefonem, bo miałem innego wyjścia. Mamy dwie bronie. Dwie bronie można zmienić, aczkolwiek jak mówię, jest dość to wymagające użycia dość dużej siły, żeby włożyć broń w rękę, co potem wygląda tak marnie, jak to widać na tym wideo. Więc podsumowując, figurka jest średniej jakości, cena jest w miarę dostępna. Oczywiście płacimy za levele Rarity, Common, Rare i Epic. Te ceny się trochę zmieniły, jak wspomniałem, od wakacji, czyli od czasów premiery, aczkolwiek dalej są różnice w cenie. I tutaj trzeba szczerze polecić coś całkowicie innego. Trzeba wspierać lokalnych artystów, więc chciałem wspomnieć, że na naszym forum Warcraftowym mamy kilka osób, które zajmują się takimi figurkami, drukowaniem 3D figurek. Ja ze szczerego serca mogę polecić dwa profile, jest to Art Cards i Angelo Miniatures. Chłopaki drukują dużo figurek właśnie z Warcrafta. Można je sobie nawet kustomizować, można poprosić o jakiś szczególny model, czy pozycję, czy coś takiego. Są ręcznie malowane. Jest tam dużo wkładanego serca i pasji i uważam, że jeśli już chcemy kupować jakieś figurki kolekcjonerskie, które by nam ozdabiały nasze półki i dołączyły do naszej kolekcji Warcraftowych rzeczy, to te dwa profile i ich produkcje są właśnie godne polecenia i myślę, że tutaj o wiele lepiej wydamy nasze pieniądze. To by było na tyle. Zostawiam Was tutaj z kilkoma zdjęciami i wideo właśnie figurek zrobionych przez chłopaków. Warto wspierać lokalnych artystów, wspierajmy siebie nawzajem, a jeśli chodzi już o wspieranie, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza i suba. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Live long and prosper.